No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, kolejny odcinek Star Wars Fallen Order na moim kanale, zapraszam do oglądania. Więc tak, w ostatnim odcinku... ogarnęliśmy nowy miecz, który w ogóle ma nowy kolor, wybrany specjalnie dla mnie. Załapmy go! Jak mamy słuchać? Jak udał dzisiaj wszystkich zabić? Ojo! Damy radę! A, nie bądźcie następni! Zbliża się! Jest pod nami! Robi się! Och ty, w życiu! Jest dla mnie zbyt zwinny! Cholero! Brać go! Och ty! Jesteśmy następni! Możemy go jeszcze złapać! Powiem wam, że lepiej on tym mieczem walczy. Ten miecz jest mocniejszy, zdecydowanie. On jakieś takie, jakieś dziwne ruchy robi. Rozmywają tę planetę. Wcale nas nie tropili. Drogie drzwi, oto BD-1. O-o. Kontakt z wrogiem. Przygotować się. Naruszona spójność to skończy. Ała! Jesteś zbędny. Masz rację bytu. Jesteś niekompetentny. Kolejny punkt umiejętności! Dobrze! Bezwartościowy. Oj, oj! Wróg unieruchomiony. Sensowny opór. Awaria systemu. Cios krytyczny. Nie wydajmy człowiek. Ja pierdzielę, jakie to było piękne, jak go rozpołowił. Co jest, Billy? Co znalazłeś? Niech on fajnie stoi w powietrzu. Tak. Mnie też ściska na ich widok po wszystkim, co przeszliśmy. Dasz radę się włamać? Sir, zabierajmy się stąd. Zajęli Ilum. Wszystko w porządku? Nie, zauważyli mnie. I to nie wszystko. Wydobywają kryształy Kyber. Kapitanie, szykuj się do startu. No tak, ogarną... Czekaj, tu przejdziemy, tu... ukradną wszystkie kryształy Kyber. I później nie będzie możliwości tak naprawdę... tworzyć... O, ja mogę gdzieś tu iść. Czekaj, pierwsza sprawa. I później nie będzie możliwości tworzenia nowego Jedi. Drzewko umiejętności, bo dwa punkty to już naprawdę duże... duże udogodnienie. Grup wrogów i powalenie dużych celów. Masowe przyciągnięcie czy odepchnięcie? Albo walka?
odrzucenia, tak z powietrza kolowi odepchnięcie pobliskich wrogów. Niby bardziej tak, cięcie z wyskoku, może kolejny potężny atak po cięciu z nad głowy. Czekaj. Każ rzuca się, atakuje swój cel, ukonając salto, dodaje salto nad przeciwnikiem. Uderzenie do skoku, ścięcie, okej. Okay. Czyli dwa razy Y mogę teraz zrobić. Myślę, że to jest spoko. Aha, to takie coś dało. Ja myślałem, że to doskok. Wirujący rzut. Atak z przełączeniem. A to akurat chyba lipa jest, nie? Dobra, później to odepchnięcie zrobimy. Potężne pchnięcie. Wydaje mi się, że to będzie lepsze. Czyli dwa punkty kolejne. Okej. Okay. Czekaj, gdzie ja tam w ogóle przejdę? Bo ewidentnie jest tutaj możliwość wejścia, więc pewnie jest coś schowane. O, no właśnie, tędy. Skrzynia. Byłaś mały. Zabić go wreszcie! Nie odpuszczę ci! Nie! Ej, BD! Odblokowano skrót. No i fantastycznie. Dobra, to jak to odblokowałem, to możemy już normalnie tutaj sobie... Czyli jednak trzeba przyciągnięcie tu użyć. Ja tu mam, tutaj byłem i w tamtym kierunku muszę się udać. A dobra, właśnie. Uno momento. A właśnie to jest to, co ominąłem w ostatnim odcinku. Znaczy, nie byłem pewny, czy ominąłem, nie? Ale wiecie, o co chodzi. Ty. Jasna dupa. Jestem tutaj. Teraz tak, panie kolego. Sir, pamiętam, jak piękne są te jaskinie. Jak chciałem szybko ukończyć trening i zostać Jedi. Teraz to nieważne. Zakon został zniszczony, ale to, co reprezentował, wciąż w nas żyje, Cal. Odbudujemy go, jeśli znajdziemy holokron kordowy. Czekaj, tam chyba będę musiał przejść sobie. Tak mi się wydaje, że ja muszę tędy przejść.
Chyba, że wrócę po prostu do punktu wyjścia, ale... No nie, no bo jestem wyżej, tak, jestem wyżej. W sumie nic mi to nie da. Ty, ale w sumie dobre, jakbym poszedł przecież tędy, tu i później tam, to mogę przejść tam, dobra. No właśnie o to chodzi. Jezus Maria, źle się odbiłem. Dobra. Mam jeszcze jeden pomysł. Idziemy tędy. A ty, a jakbym tu poszedł? Co mi to da? Nic nie widzę. Ty, po co to? No nie, tutaj nie ma nic. Bez sens? Albo i jest sens, tylko że ja nie widzę, poczekajcie. Tam! Echo! Oż ty w mordę. Ale czekaj, jak ja mam to zrobić? Wszystko gra? Jak ja mam tam podejść? No tutaj i tu już nie mam innego wyboru. Bo tu się nie wespnę. No nie. Och, ty w życiu. Dobra, nie wiem, jak ja mam to ogarnąć. Próbujemy stąd wyjść. Czułbym się tu dużo pewniej. Powinienem się wycofać. Nie mogę go trafić. Tak, jest ranny. Dawaj. Ale mi pizno. Bidi, dasz radę jakoś pomóc? Oczywiście, że tak. Ja dobrze idę? Nie, tutaj coś było. Tutaj coś było, co wcześniej nie mogłem ogarnąć. Ach ty panie! Dobra, ciasno. Ciasno, ale gdzieś idę. Takim samym wyjściem wychodziłem na zewnątrz, znaczy wchodziłem tutaj. O, tam coś jest. Dobra. I gdzie pan teraz wylądował? Echo. Na pewno gdzieś gdzie dał mi esencję zdrowia. Nie poddawaj się swoim emocjom.
ale rozpiździel zrobiłem. I tutaj wracamy do punktu wyjścia. Dobra, czyli no, moi drodzy Jedi. Czyli pamiętajcie to, że za pierwszym razem nam nie poszło i teoretycznie nie możemy tam pójść. To nie znaczy, że wybraliśmy złą drogę. Czekaj, tutaj nie. Tu jakbym poszedł, to trafię i tak do tego samego miejsca. Widziałeś tam coś żółtocią? Znalazłem cel! Straty w oddziale! Robię uniki! Och, ty w życiu, jak mnie przyciągnął. O, i pięknie. Dobra, synek, hakowanie. Ty, ja tu chyba nie byłem. Doskonale. Skoro jest ta skrzyneczka, czy ja bym ją ominął? Chodź, mały, sprawdzimy to. No jak nie byłem, Chevy, no byłem. Błądzę! Jasny gwint, no. Nie chcę tutaj być. Dobra, no wróciłem do punktu wyjścia. God damn it! Pięknie, po prostu pięknie. To jest ten cały ja. Może nie bez powodu tędy miałem iść, co? No oczywiście, że nie bez powodu miałem tędy iść. Dobra, poszedł się walić, bardzo dobrze. Ja pierdzielę, taka oczywista droga była, nie? Niewydajny człowiek. Panie kolego! Imperialni mówią tylko o tobie. Wysyłają na ciebie wszystko, co mają. Niech wysyłają. Przyczailiśmy się, ale burza już przechodzi. Niedługo stracimy osłonę. A może zamaskujemy sygnał? Może zamaskujemy sygnał? No zamaskujemy, tak. Przynajmniej spróbujemy. Przydałoby się jeszcze wrócić do tamtego miejsca tam na górze, bo tam była skrzyneczka. Aczkolwiek chyba zrobimy to na tym, po prostu na streamie. Zhakowałam ich. Szyfruję też łączność, ale pewnie niedługo ją przywrócą. Może kupi nam to trochę czasu. Dzięki. Roi się tu od szturmowców.
Ilum była naszą planetą, Kal. Nie pozwól, by o tym zapomnieli. Bezwartościowy Jedi. Cel trafiony. Damy radę! Strzelam do wroga! Trzymać go na dystans! Uchylił się! Wykończę go! No, styl, zajęcie tak. Damy radę! To niemożliwe! Dobra, pięknie. I wezwali wsparcie. Zmierzają tu wszystkie gwiezdne niszczyciele w sektorze. Jeśli dotrą tutaj przed tobą... Nie przylecieliśmy tutaj, żeby dać się złapać. Zdążę. Dobra, czekajcie. Czy to jest tutaj? Tak, to jest tutaj. Ja idę na tą górę, bo tam była ta skrzyneczka. To mi w miarę szybko pójdzie. To nie jest jakieś nie wiadomo jak... trudne. A najwyżej będzie zawsze mniej do znalezienia, no bo... Ja to sobie tak zostawiam, a... To przecież nie ma sensu, skoro mam to już na wyciągnięcie ręki i wiem o tym, nie? Chcesz to sprawdzić? No, pokaż co tam by... Dobrze się bawisz? Nowy materiał na poncho. No i dobrze. Warto było się wspinać. Gdy widziałem to pierwszy raz, byłem niemal tak mały jak ty. Ale nie tak odważny. Dobra, teraz na dół i spadamy do tej... do stateczku mojego. Napój bogów. Dobra, pięknie usiął. Chyba jeszcze bym się zabił, jakbym stąd skoczył. Ciekawe, czy będą podziwiać mój miecz. A co? Mamy towarzystwo! Niech Gryś zamknie modliszkę! Co? Przecież ścigacie Imperium! Oszalałeś, młody? Zaufaj mi! Ufamy! Zamkniemy statek! W tym życiu. Jeszcze trochę. Dobra, pięknie. O, jeszcze ziomek jest. Najgorsze jest to, że to... Znaczy kurde, no człowiek, no... Nie sądzę, że kto inny by jest w Imperium, ale...
Dobra, jeszcze ostatni rzut mapą. Rzut oka na mapę. Tak, wszystko tu mam. Tu mam coś, ten skrót nieodblokowany, ale... Udało się. Tak. Bez was by mnie tu nie było. Dawniej na bracie marzyłem o szturmie na Coruscant u boku ocalonych z Rady Jedi. A teraz? Los zakonu jest w rękach hazardzisty, upadłej Jedi i słabego padawana. Z gry i partaczy. Dokładnie tak. Można polegać tylko na Bidi. Pozwolił Kordowie wymazać pamięć, by mógł nas prowadzić. Oboje chcecie poświęcić wszystko. Przecie naprzód, choć szanse są bliskie zeru. Porażki są częścią życia. Już to rozumiem. Dziękuję. Wam wszystkim. To jest właśnie, to są piękne słowa, moi drodzy, takie trochę motywujące, bo porażki są częścią życia. Nie należy poddawać się w momencie, gdy, nie wiem, dosięga nas jakaś porażka, tylko zacisnąć zęby i przejść dalej. Nie uda się pierwszy raz... Jak nie chcesz lecieć, to nie zawracaj mi głowy. Dobra. Nie uda się pierwszy raz... Na Zefo nie było czasem ogromnego wraku? Może tam być coś ciekawego? Grobowca Kudżeta. Wróć na Datomirę. Może i było. Czekaj, my jesteśmy tutaj. 98% zbadano. Ty patrzcie, 5 na 5 sekret. Znaczy skrzynie, 3 na 3 sekrety, a 98% zbadano. Gdzieś tam kiedyś pisaliście w komentarzu, teraz nie pamiętam dokładnie, że na jednej tej planecie macie niezbadane w 100%, a macie teoretycznie wszystko zrobione i to chyba jest ta sytuacja, to jakiś bug. Dobra, tutaj jest dużo do zrobienia, Datomira 80% do zrobienia. Zefo jest bardzo, bardzo duże do ogarnięcia i tutaj też. Dobra, Datomira. Wracamy na Datomirę, no. Datomira, co? Czas na pojedynek. Tak. Jesteś gotów na to wyzwanie. A co z tobą i Trillą? Nie wiem, czy w ogóle będę gotowa. Ty wiesz, co musisz zrobić, by zaleczyć rany. Dlatego jestem z ciebie bardzo dumna. Ja kroczę własną ścieżką. Pamiętaj, że nie jesteś sama. No oczywiście, że nie jesteś sama, no. Dobra, wy sobie tutaj jedźcie, znaczy lećcie. Ja tu raczej żadnych tych nie mam. Hej, Gris. No co tam? Te pnącza są bezpieczne? Szybko rosną. Mam już dość tego codziennego podcinania. Ale są bezpieczne, jeśli je przytnę. To miało mnie uspokoić? Są bezpieczne, jeśli je przytnę. No, fantastycznie, jak je nie przytnę, na przykład, nie wiem, zapomnę, to rozsadzą statek. Dobra. Datomira. Będzie dobrze. Będzie dobrze. To będzie od groma tych... Tych dzieci nocy, czy jak oni się tam nazywają. Także trochę lipa. Dodano cel na holomapie. No tak, muszę z powrotem wrócić tam. To jest w ogóle na czerwono. Ciekawe dlaczego. Niemożliwe, żebym ja... I tutaj mam w ogóle niezbadane. Niezbadane są wyroki boskie. Ciekawe, czy ja jakąś umiejętność jeszcze sobie odblokuję. No chyba nie. Tutaj coś też jakoś mi się tak dziwnie świeci. Czy to oznacza, że tam jest jakieś...
Pięknie, punkt umiejętności. Tak jest, Chevy. Tak jest. Cholerka. O, i tam jeszcze coś niezdobyte jest. Inaczej nieogarnięte. Czy mi telefon wibruje? Chyba nie. Pada mam w ręku, to bym czuł, że to... No dobra, no never mind, nie? Never mind. No ale jasności to w ogóle nie daje. Światła w sensie. Dobra, cyku pyku. Dojdziemy do grobowca. Wydaje mi się, że to będzie fantastyczne miejsce, aby przerwać... Wait... To będzie fantastyczne miejsce, aby przerwać gierkę, nie? O. Zapomniałem, co ja tutaj robiłem. A, dobra, tam. Albo i nie tam. What the f... Czekaj. Tu nic nie było. Tu też nic nie było. A jednak... Masz coś mały? Skanowanie. Podejrzewam, że te 2%, które tam było, to jest jakieś skanowanie. O, odkrywcze, Chevin. Jasna dupa, czekajcie. Dobra, i co w związku z tym, że ja się tu wespnę? Nic w związku z tym. Dobra, muszę iść tam bardziej, po lewej stronie. Bo tutaj i tak nic nie, nic mi to nie da. Tu coś było. Dobra, nieważne. Hop. I co teraz, panie kolego? Tu nie przejdę. Wróciliśmy tak jakby do punktu wyjścia, nie? Jasny gwint, ta moja... O! To poubijamy ich od razu. Dobra, pięknie. Nie no, tu normalnie byłem. Dobra, wiecie co, moi drodzy? Bo ja widzę, że to... aktualnie chyba mnie przerosło to zadanie. Umówmy się tak, ja sobie dojdę w samotności... Udam się do grobowca poza kamerą i zwyczajnie będziemy kontynuować film.
Nie pierdzę. No dobra, to jednak pierdziele, to jest tutaj. Jezu, Jezuszewi. Tu raczej nic więcej nie ogarnę. Tu mamy jakieś... Tak, tu mamy jakieś drzwi, które dawały mi... Co mi dawały? Nic mi nie dawały. A, i tak muszę tutaj iść. Tutaj muszę iść i tam sobie odblokować. Nie, to tu nie muszę iść. Dobra, nieważne. Odblokowano skrót, on już był odblokowany. God damn it. Pięknie. Dobra, pięknie się. Idziemy dalej. Pięknie. No i tu coś na lewo mamy. Nieodblokowane tam. Jakby to odblokować? Czy ja tutaj coś muszę zrobić? Personalizuj miecz świetny. No nie, no tutaj byłem, nie? Tak. I ewidentnie tutaj coś mamy. Winda. Tu nie. Tam na dole jest to nieogarnięte. Mógłbym teoretycznie stąd... A, dobra. Nie wiem jeszcze, jak to ogarnąć, ale to się ogarnie. Udajmy się, żeby nie przedłużać to naprawdę do tego... Oho. Tam jest jakiś dziwny pan. Dobra, tam jest jakiś dziwny pan. Moi drodzy, nie będę kombinował. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz dla zasięgu. Co prawda już podejrzewam, że no... Ze wszystkich rad, jeżeli jakiekolwiek dacie, chociaż chyba już wszystko daliście i nawet mi to w miarę idzie, poza moją słabą orientacją w terenie, ale już tak odległy czas jest publikacji, że wydaje mi się, że już ta gra będzie dawno ukończona i nawet już będzie stream za nami. Mam nadzieję, trzymam kciuki za to. Także po prostu komentarz dla zasięgu, nie? Będę bardzo wdzięczny. Zapraszam na inne serie na moim kanale. I tyle. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.